każdy, kto wszedł w ten, kliknął w tę miniaturkę i się spodziewał, że od razu mu się wyświetli jakieś tutaj tam Angel Videos albo coś podobnego, może się rozczarował, co to za ksiądz, to uwaga, będzie wstęp, za 10 minut jest sam pierwszy odcinek pierwszej serii właśnie tego serialu, tego, nie innego, The Chosen. Wielu z was go widziało, część z was nie miało jak go za bardzo widzieć. Pierwszy raz z polskim lektorem. Słuchajcie, ja mam gościa ze sobą. Chciałbym, żebyście pana Andrzeja Sobczyka serdecznie przywitali w komentarzach. Poczuli się razem właśnie, rozsiądźcie się dobrze, weźcie sobie herbatę, czeka nas wspaniała uczta duchowa. Naprawdę, to może brzmi tak pompatycznie, ale tak jest. Andrzeju drogi, dlaczego zabiegałeś o to, żeby serial The Chosen był w Polsce? I w ogóle, ja wiem, że ty byłeś tam na planie filmowym. Jak to w ogóle się stało, że ty tam się dostałeś do tego Dallas i chodziłeś sobie tymi uliczkami planu filmowego? Tak. Przede wszystkim na początku dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że możemy tutaj właśnie w tym kontekście rozmawiać. Jeśli chodzi o The Chosen, to ja powiem krótko. The Chosen jako serial Amerykanie wypuścili już tak, już od 2 lat wypuszczają kolejne odcinki. I to spowodowało, że w którymś momencie na aplikacji zobaczyłem tam pierwszy odcinek i dokładnie od tamtego momentu myślę sobie, trzeba zrobić wszystko, żeby ten serial mógł znaleźć się w Polsce, nie? Bo oczywiście jakby dostęp wówczas z aplikacji był, nie każdy, nie wiem, umiał język angielski, nie każdy chciał z aplikacji z tego korzystać, natomiast no to pragnienie, żeby ściągnąć do Polski coś, co robi nieprawdopodobny taki pozytywny szum wokół osoby Pana Jezusa poprzez serial, no bo Chosen jest pierwszym serialem takim wielosezonowym o życiu Jezusa, no i to było takie olbrzymie pragnienie, nie? Żeby po prostu to zrobić, a później to już poleciało, ponieważ razem z ekipą z polskich kilku osób mieliśmy okazję właśnie polecieć do Dallas na plan filmowy, na ten nowy plan filmowy, byliśmy pierwszymi gośćmi na tym planie filmowym, no i tam to dopiero się nasłuchaliśmy o The Chosen, bo wcześniej widzieliśmy tak z boku, tak, że znakomite opinie, nie wiem, na polskim Filmwebie 9,2, na zagranicznych też po prostu super opinie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że co to znaczy mieć 9,2 czy blisko 10 na 10 w opinie w czym dokładnie to było? Filmwebie? Znaczy to tutaj w tej chwili mówię o Filmwebie, ale to zagraniczne serwisy mają takie i lepsze nawet jeszcze opinie. Ile tak, zobaczyło? Prawie 200 milionów ludzi na całym świecie? Już blisko 230 milionów. I powiem tak, to co tam podczas rozmów z reżyserem, z aktorami i tak dalej wybrzmiało, to cel całej organizacji Chosen, aby było 1 miliard widzów. I to jest naprawdę, patrząc na to, w jaki sposób to się rozpędza, jak serial porywa ludzi, myślę, że to jest absolutnie jak najbardziej realne. A tak, żeby jeszcze skomentować popularność w Stanach, to było takie bardzo wesołe, gdy miałem spotkanie z Jonathanem Rumi, z tym, który gra Jezusa, to później jak w Ameryce jakby inni ludzie dowiedzieli się, że spotkaliśmy się i miałem zdjęcie z nim, to mi robili zdjęcia, że z nim miałem zdjęcie, tak? To jakby taki jakby pozytywny wydźwięk ma. Ale zawsze nie można sobie w programie przykleić jakoś, czy coś dokleić. No, dokładnie. Natomiast nie to jest najważniejsze. Inne historie były dużo jakby cenniejsze. Na przykład, nie pamiętam dokładnie, czy to z Indii, czy nie z Indii. Historia ludzi, którzy gdzieś zdobyli po prostu informacje o The Chosen, nie znali wiary chrześcijańskiej, nie znali osoby Jezusa, oglądają serial, po serialu sięgają po Biblię, nawracają się. Przyjmują chrzest, tak? Dokładnie. To świadectwo było piorunujące dla mnie, jak usłyszałem, i mało tego typu historii było naprawdę wiele.
Ja słyszałem świadectwo z Chicago, jak byłem, że tam po prostu grupy się organizowały i były takie grupy dzielenia formacyjne na podstawie serialu. I to okazywało się, że było niesamowitym narzędziem formacyjnym, zwłaszcza młodych. Zbierali się nastolatkowie i debatowali o Panu Jezusie. To Andrzeju, dzisiaj ktoś mi dał znać właśnie, ale co to za, czy ksiądz wie w ogóle, że jest taka aplikacja z tym The Chosen? Dlaczego my w ogóle mówimy o premierze, skoro wielu już z tych, którzy nas słuchają, widziało nawet ten serial? Dlaczego my mówimy o premierze? Bo The Chosen rozpoczyna nową przygodę w Polsce. Rzeczywiście dostęp był do filmu już od jakiegoś czasu za pomocą aplikacji i dzięki temu pewna grupa ludzi także i w Polsce miała okazję zobaczyć serial. I to jakby powoduje w tej chwili taką sytuację, że my na nowo wprowadzamy dla polskich widzów nie tylko do aplikacji, ale także później do internetu, także do telewizji, w różne inne miejsca, wersję The Chosen polskojęzyczną, co ma, jakby, co, tak mi się wydaje, że to jest jakby najważniejsze w tym, że mając w tej chwili potencjał tego, że wiemy, jak serial się podoba pewnej niewielkiej grupie ludzi, mamy go już w polskiej wersji językowej, czyli nie mamy ograniczenia tego związanego z językiem, nie mamy ograniczenia związanego z technologią, bo nie każdy, nie wiem, chciał oglądać na komórce, a będzie mógł, nie wiem, w jakiejś perspektywie czasu na przykład zobaczyć największą telewizję, tak? No i to powoduje, że jakby na nowo wchodzimy do Polski. To jest jedno. Dzisiaj pierwszy raz to, co Państwo zobaczą, to będzie pierwsze pokazanie w ogóle The Chosen z lektorem po polsku. Później w kolejnych miesiącach kolejne sezony będą dochodzić, aż się zrównamy z Ameryką i wtedy będzie taka sytuacja, że jak już kolejne sezony będą tam powstawać, to one będą się pojawiać także i u nas. No dzięki temu, że tutaj już w tej chwili jest no, cały zespół ludzi, który pracuje na to, żeby po prostu jak najwięcej osób mogło zobaczyć ten serial. Panie Andrzeju, jeszcze takie pytanie. Jeżeli ktoś zasmakuje i chciałby kolejne odcinki obejrzeć. Jak może to zrobić? Dzisiaj oglądamy serial na Teobańkologii. Od następnego tygodnia będzie serial dostępny w kilkunastu miastach w Polsce, w kinach. I to jest właśnie to, co ksiądz powiedział wcześniej, co działo się w Stanach, bo w Polsce też już jakby doświadczamy, że ludzie chcą oglądać go wspólnie. W związku z tym zorganizowaliśmy w kilkunastu miastach taki event, który nazywa się The Chosen Pierwsze Spotkanie. To będą kolejne odcinki The Chosen połączone w takie grupy, na przykład dwa odcinki czy trzy odcinki, po to, żeby móc na wielkim ekranie usiąść, spotkać się z pięknym obrazem, pięknym dźwiękiem i w klimacie takim, bym powiedział, bardzo filmowym, tak? Zobaczyć The Chosen. W kolejnym etapie będą to, co powiedziałem, plany na pokazanie filmu, nie wiem, na DVD, w internecie, w telewizjach i tak dalej, ale to są jakby kolejne etapy. W tej chwili takim, powiedziałbym, bardzo ważnym jest to, żebyśmy jakby zgromadzili się w kinach. Po prostu, żebyśmy zgromadzili się w kinach, bo to też robi grunt pod kolejne sezony, pod kolejne premiery, bo jakby nie było, cały świat filmowy, świat telewizyjny, świat kinowy patrzy na to, jak się zachowa The Chosen. Jeśli stanie się to, co za granicą, i będzie no, taki duży szał, no, wielka popularność tego serialu, to także i na przykład duże media będą go wspierać. Tak? I to jest jakby ten pierwszy punkt kinowy za tydzień, dlatego jest taki ważny, żeby po prostu wtedy zaprosić ludzi, żeby nas było wielu i później to zrobi taki efekt kuli śnieżnej. Mocno w to wierzę, a z punktu widzenia ewangelizacyjnego jestem zachwycony, że możemy widzom pokazać coś takiej jakości i ma to wpływ nie tylko na chrześcijan, nie tylko na katolików, ale jakby szerzej, na ludzi, którzy często Boga nie znają i za pomocą tego serialu mogą go choć trochę poznać, przybliżyć się, zechcieć czegoś więcej. Czy ja mogę naszych odbiorców teraz takimi apostołami, takim zaczynem nazwać, że chcemy, żeby to się po Polsce rozlało, ta nowina o Jezusie i lepsze poznanie Jego życia przez ten serial? Czy tak możemy powiedzieć? Nie, ja bym powiedział, że to jest no, znakomite stwierdzenie. Tak. Ci wszyscy, którzy w tej chwili oglądają The Chosen w tej formie i oglądają go
pierwszy raz bez dwóch zdań, powiedziałbym, piłeczka po waszej stronie, żeby kolejne osoby mogły przybliżyć się do Jezusa właśnie za pomocą. Czyli jest tutaj na przykład babcia jakaś, ma tam wnuczkę, która seriale ogląda i może jej opowiedzieć, słuchaj, wnuczku, jest tutaj takie coś. Na przykład, dokładnie, tak? Dokładnie. Dobra, a jak dokładnie. Będzie chciała do kina pójść, to jak ma się dowiedzieć, które to kino i kiedy? thechosen.pl. Myślę, że tutaj gdzieś na transmisji ten link powinniśmy wrzucić. Na tej stronie jest pełna lista miast, gdzie są zorganizowane pokazy oraz docelowo tam też będą wszystkie informacje, gdzie serial będzie pokazywany. Tak, bo naprawdę są duże plany, duże marzenia i tak jak a propos babci i wnuczka, to w Stanach zrobili takie badanie nawet, w jaki sposób Chosen działa na ludzi młodych i to wnioski z tego badania są niesamowite, nie? Że oni chcą więcej Jezusa, nie? Więc no, wykorzystajmy tą szansę, którą mamy i to no, tak bym na to spojrzał. Także na ten moment thechosen.pl, tam jest lista miast, organizować się w grupy, do kin i tak dalej. Jeśli by tam nie było miasta, w którym nie wiem, są dane osoby, a chciałyby zobaczyć, to istnieje też możliwość, żeby w innych miastach zorganizować taki pokaz, ale to już wymaga kontaktu. Tam na stronie jest numer telefonu, wystarczy zadzwonić, dogadać się, no i taki pokaz pewnie też będzie możliwy. No to co, chyba powoli już możemy zapraszać naszych odbiorców? Owieczki. Chyba ostatni moment na rozesłanie linków do tej transmisji. Tak, tak. Robienie ciepłej herbaty. Cioci, i babci, wnuczki i dziecka i może rozeszli się. I ostatni moment na to, żeby coś dobrego zrobić i dobrze się tak rozsiąść. Nie po to, żeby teraz, nie wiem, tylko i wyłącznie rozrywkowo przeżyć ten czas. Można też modlitewnie naprawdę. Niech to będzie piękny czas poznawania Pana Jezusa. Ja dopowiem. Może się rozczarować ta osoba, która by oczekiwała, że to jest tak toczka w toczkę, tak jak w Ewangelii, wers po wersie. Nie. Tutaj autor pokazuje różne spojrzenia od strony różnych bohaterów. I wprawdzie jest to fabularyzowane, ale ostatecznie bardzo mocno trzymają się Biblii autorzy tego serialu. I dzięki właśnie temu możemy poznać bez jakiegoś takiego naruszenia, czy aberracji, czekajcie, prostsze słowo, takiego zaburzenia, właśnie poznać postać Jezusa. I dlatego wam go polecamy. Link jest w opisie tej transmisji czy retransmisji, ktoś www.thechosen.pl, thechosen.pl, niżej go znajdziecie. Panie Andrzeju, do czego wzywamy naszych właśnie teraz odbiorców? Jak spotkają Jezusa w tym filmie, niech powiedzą kolejnym osobom, bo to chyba jest najpiękniejsze, co można zrobić. No i cóż powiedzieć? Wspaniałej duchowej uczty życzymy. No to cóż, no to dla was właśnie teraz pierwszy odcinek pierwszej serii. Dziękuję, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, pozdrawiam. Serial The Chosen oparty jest na prawdziwej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Czas i miejsca niektórych zdarzeń zostały umyślnie powiązane. Część wydarzeń, postacie i dialogi zostały dodane. Biblijny oraz historyczny kontekst w połączeniu z przedstawionymi obrazami mają na celu wspieranie przesłania i intencji Pisma Świętego. Zachęcamy Cię do samodzielnego czytania Ewangelii. Magdalia, drugi rok przed naszą erą. Papa? Tato? Powinnaś już spać, malutka. Nie mogę. Siadaj. Znowu boli cię główka? Nie. Już wiem. Myślałaś o tej wielkiej, nowej gwieździe? O tam? Nie. To o co chodzi? Boję się. Czego? Nie wiem. Co wtedy robimy?
Cytujemy słowo. Obietnice Adonai, zapisane u Izajasza. Tak, Izajasza. Tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował. Izraelu, nie bój się. No, dalej już Ty. Spróbuj dalej sama. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Jesteś mój. Jesteś mój. Kafarnaum, 28 lat później. Pomocy! Pomocy! Chciała mnie zabić. Czy ktoś mógłby... Z drogi, psie. Ona jest opętana. Stój! Wybacz, rabbi. Co ty wyprawiasz? Pani, spójrz. Dlaczego nas zatrzymałeś? Nie mogę się przywitać? To oficjalna podróż. Jedynie rzymskie są takie. Jestem Quintus, pretor Kafarnaum. Jestem wielki Nikodem. Wieści się roznoszą. Aresztujesz mnie? Nie. Jestem urzędnikiem, a nie żołnierzem. Służę woli ludu i Piłatowi, a ja jedynie Bogu. Jasne, jak wy wszyscy. Saduceusze, Eseńczycy, Zeloci, albo pustynni prorocy zapowiadający Mesjasza. Każdy jakoś walczy o uwagę. Czego ode mnie chcesz? Sprawa dotyczy podatków. Myślę, że możemy sobie pomóc. Ludzie już w nich toną. A co jest pod wodą i nie tonie?
Ryby? Mateuszu. Mów ciszej. Wybacz, panie lichwiarzu. Mnie też zależy, żeby nas nie zobaczono. Mówi się poborco. Wolę moją wersję. Tyle miesięcznie zarabiają moi synowie. Wyrzucasz je? Są moje, zrobię z nimi co zechcę. Płacę ci za robotę. W śmieciach możesz grzebać później. Przecież ona właśnie na tym polega. Jeśli ktoś zapyta mnie o ładunek, muszę powiedzieć prawdę. Największa kupa łajna w całym Kafarnaum. Co roku z radością czekam na wizytę w Kafarnaum. To niezwykłe jezioro galilejskie. Całe królestwo wam zazdrości. Nawet moje dzieci je uwielbiają. Ciągle by pływały, bawiły się w piasku, obserwowały innych. Raz zapytałem, skoro tak wam się to podoba, to dlaczego nie chodzicie nad morze, bywając u dziadków? Syn wzruszył ramionami i powiedział, ojcze, tam nic nie ma, ono jest martwe. Tutaj aż roi się od ryb. To karygodne, że ci bezbożni rybacy, wulgarni, oddani hazardowi w szulerniach, łowią nawet w szabat. Czy można zjeść taką rybę i nie splamić się grzechem? Zapamiętajcie, jedzenie ryby złowionej w szabat jest grzechem. To, co wchodzi do człowieka, czyni go nieczystym. Dlaczego nasi bracia wypływają na połów w szabat? Zapewniam was, że Mesjasz nie nadejdzie, dopóki ta niegodziwość nie zostanie usunięta. Bóg obserwuje wasze czyny. On powierzył wam zadanie bycia we wszystkim przykładem. Jeśli to cię przerasta, nie zasługujesz, by nosić imię Izraela. To malśnicie jak lustro. Ten nauczyciel przybył aż z Judei. Jest członkiem wielkiego Sanhedrynu i nie pozwolę, by siedział przy brudnym stole. Józefie, popraw swój talit. Idzie. Zbierz pozostałych. Nauczycielu, twoje słowa nas poruszyły. Szmuelu, zaszczycisz nas, rabbi? Tylko jeśli są białe sardynki. Zaraz ktoś pójdzie. To był żart, przyjacielu. Ta sala Tory jest sercem tej wspaniałej synagogi. Dziękuję, nauczycielu. To dla nas wielki zaszczyt. Dla mnie również. Zarówno z powodu twoich bystrych uczniów, jak i ducha tego miasta.
Słuchałeś mojej nauki. Oczywiście. Zapamiętamy ją na długo. Wiele nam wyjaśniłeś. W podsumowaniu zapytałem, dlaczego Żydzi wypływają na połów w szabat? To było pytanie do ciebie, rabbi Szmuelu. Wieści o tym są zbyt częste, by je ignorować. Oczywiście dopilnuję tego. Rzymianie znają reguły szabatu, dlatego nie ma patroli. Chciwość opanowała rybaków. Albo chcą mieć co jeść. Wybacz, rabbi. Centurion domaga się rozmowy z tobą. Nie teraz. Mamy szczególnego gościa. To nie może czekać. Boże, gdzie jesteś? No proszę. Widać, że nie tylko my zdzieramy z ludzi. Czego chcesz, dowódco? Nie dowodzę. Ale dobrze, że znasz swoje miejsce. To Nikodem, wielki nauczyciel. Okaż mu szacunek. Właśnie z nim chciałem się spotkać. Chodzi o Żydówkę z czerwonej dzielnicy. Powiedzmy, że wzbudza niepokój. Masz do dyspozycji legion żołnierzy. Dziękuję za przypomnienie, Żydzie. Ale jej potrzeba świętego. Jesteśmy sługami Bożymi, nie chodzimy do takich miejsc. Może nie wyraziłem się jasno, wielki nauczycielu. Albo pójdziesz tam ze mną, albo spalimy ją wielkim ogniem. Koniec podróży. To obrzeże targu. Wysiadaj. Nie. Co? To twoja praca. Wozisz mnie, żebym nie musiał tędy chodzić. Za duży ruch, wysiadaj. Zapłacę podwójnie. Tym nie usunę twojego smrodu. Wysiadaj. To nieprofesjonalne. Zwolnij mnie. Celnik. Tam idzie. Czy ty jesteś Mesjaszem? Nie jestem. Powiedz mi, kiedy już przyjdzie. Spóźniłeś się, Gajuszu. Wiem. Czujesz? Co takiego? Targ. Wszystko tu buzuje. Wystarczy mała iskra i... Po prostu rób swoje. O tak. Mesjasz pokona Rzymian. Na górze, urywki.
Spokojnie, tych najgorszych usunęliśmy, by nie zhańbić twoich wrażliwych uczuć. Co to? Potrzebuję kilku rzeczy. Siarka, pokrzywa, chyzop, piołun, prędko. Tak, nauczycielu. No, do roboty. Posłuchaj. Przystałem na prośbę Quintusa, nie na żądanie, bo nie ma prawa niczego ode mnie żądać. Skończymy z połowami w szabat, mimo że są zgodne z prawem i nie łamią naszych zasad. I postaram się pomóc tej kobiecie, nawet jeśli to wykracza poza moje obowiązki. Ale nie jestem narzędziem do rozwiązywania rzymskich problemów. Nie wykorzystam moich wpływów dla kogoś, kto gardzi moim ludem. Nawet dla ciebie czy Quintusa. Wykonam to zadanie, ale przekaż przełożonym, że to ostatni raz. Możemy już iść? Tak. Leż spokojnie, Szymonie. Leż, jeśli nie chcesz powtórki. Dalej. Dalej. Jesteś zbyt silny, Jehozafacie. Wystarczy. Tak jest, zawsze to powtarzam. Rozmawiając z siostrą. Wytrzymam najwyżej dwa. Jedno. Jedno uderzenie i koniec. Ma już dość. Wspominałeś coś o siostrze? Myślisz, że bijąc mnie przestanę być jej mężem? To dlatego nazywają mnie winne ręce. Współczuję wątrobie. Jecho, czy my musimy bić się co tydzień? Wiem, że mi nie ufasz, ale kocham twoją siostrę ponad wszystko. Przestanę z tobą walczyć. Naprawdę? Ale nie mój brat. Kto? Gdzie jest taki przepis, Andrzeju? No, powiedz mi. Jestem głupcem. Jak można uznać nokaut, skoro było dwóch na jednego? A kogo to obchodzi? Przegraliśmy i koniec. To moja wina. To ja cię namówiłem. Winne ręce? W głowie brzmiało to lepiej. Musimy opłacić podatek. Mamy dwa dni. Szabat, a potem... Tak, wiem. Możemy stracić łódź. Co zrobimy? Wszystko jak krew w piach. Dokąd idziesz? Do pracy. Pracy?
Za godzinę szabat. Istnieje wyjątek, jeśli w grę wchodzi życie. Nic nam nie grozi. Jeszcze nie, ale za niedługo. I co? Opowiesz o tym temu robakożercy? Nie, nie, nie. Tylko ja. Nie wciągnę cię w to. Aiden? Nocuję u Imy. Jesteś szalony, wiesz? Raczej zdesperowany. Od jak dawna to trwa? Co takiego? Chcę jej pomóc, Rivko. Narobisz tylko bałaganu. Pomożesz to potem posprzątać? Demony zetrą to miejsce na proch. Jeśli nie zależy ci na jej duszy, to przynajmniej Lilith nikogo nie skrzywdziła jako pierwsza. Powiedzmy. Miewa ataki, ale potem znowu jest dobra jak anioł. A niech to, Lil. Wiesz, jak jej pomóc? Zaklinam cię przez świętych aniołów Michała, Gabriela, Rafaela, Uriela i Reziela. Przeklęty smoku, legiony diabelskie, wyjdźcie! Zaklinam cię po miocie Belzebuba, Abaddona i Szeolu, na wszystkich świadków i świętych. W imię Adonai, Boga Niebios, przestań ją dręczyć. Na mocy przymierza z Abrahamem, w imię Jakuba, Izaaka, Mojżesza i Wszechmocnego El Shaddai. Opuść tę niewinną duszę. Nie boimy się ciebie. Nie masz tu władzy, nauczycielu. Wracamy. Szabat. Szymonie? Witaj, kochanie. Nie witaj mnie tak. Dlaczego pobiłeś Jehozafata? Co? Mojego brata. To on mnie zaatakował. Znowu. Powinien wiedzieć, że mąż jego siostry jest silny. Ale Andrzej nie musiał mu nic robić. Kto ci to powiedział? Bracia.
Zmyślnie opowiadają historie, co? Opowiadają zmyślone historie. Każdy szczegół. Musiałeś dać im szkołę. Szło mi nieźle, dopóki Abe się nie pojawił. Straciliśmy sporo pieniędzy. O nie! Nie powinni oszukiwać, kiedy ty to robisz, prawda? Dobra, dobra. Wybacz, że to powiem, ale oni... Przestań. Co? Nie mów, że mają mnie po kolei w głowie. Jak chcesz. Jesteśmy wybuchowi i zabawni. Ty jesteś opanowany i zdecydowany. Opanowany? W porównaniu ze mną. Uzupełniamy się. Opanowany. Pierwsze słyszę. Podoba mi się. Ty i ja. Ogień i woda. Podoba mi się. Jak było u Imy? Świetnie. A jak połów? Co? Wczorajszy połów. Złowiłeś coś? Tak. Całkiem sporo. To dobrze. Chodźmy do synagogi. Przebierz się. Wciąż śmierdzisz. I co wtedy robimy? Cytujemy słowo. Obietnicę Adonai. Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się. Wynocha. Tato. Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i ten, który cię ukształtował, Izraelu, nie bój się. Nie bój się, bo cię wykupiłem.
Chaverim Makaba. Lily, ty żyjesz. Słyszeliśmy, co się stało. Usiądź. Mam tylko chwilę. Wiem. Siadaj, proszę. Świeże, prosto z Cypru. Nie mam ochoty. Spróbuj. Jak to mówią, lepiej zapobiegać? Tu nie ma czemu zapobiec. Na to nie ma lekarstwa, Sol. Daj spokój. Jest coraz gorzej. Wczoraj przyszedł kapłan. Ktoś ważny, chyba z Jerozolimy. Niewiele pamiętam. Faryzeusz? Jeden z przywódców. Wyszedł przerażony. Bo jest taki sam jak oni wszyscy. Moje życie to piekło. Przykro mi. Spróbuj. Przyniosłam ci coś. Nie musiałaś. Dla twoich siostrzeńców. Widać, że była dla kogoś bardzo ważna. Trzymałam w niej coś cennego. Już jej nie potrzebuję. Zaczynasz mnie przerażać. Jak i innych. Okropne. Dziękuję. Muszę jeszcze coś zrobić. Eunuchu! Wypij to. A potem jeszcze jedną i kolejną. Zostań, aż poczujesz się lepiej. A jeśli piekło nadejdzie, razem stawimy mu czoło. Nie zrobiłabym ci tego. Chce nam się pić. Już idę. Zaraz się spóźnimy. Wiem. Zrobiłeś tyle, ile mogłeś. Przestań o tym myśleć. Nie zapomnę tego, co widziałem. Jesteś honorowym gościem. Oczekują twojego wystąpienia. Musisz mieć świeży umysł. Dlaczego muszę występować? Najpierw Quintus, uczyłeś prawa, potem żołnierze i żebracy. A dzisiaj dla kogo? Kiedy to szabat stał się teatrem? Jesteś nauczycielem. Nie zadajesz pytań. Ty masz odpowiedzi. Posiadasz autorytet. Ty wyjaśniasz, a nie komplikujesz. Podejdź, proszę. Powiedz. Co widzisz? To tanie szkło. Ledwo w nim widać. Czasami zastanawiam się, czy to, co wiemy o Adonai dzięki prawu, nie jest podobnie niewyraźne. A jeśli nie widzimy pełnego obrazu,
A jeśli on jest piękniejszy i bardziej zadziwiający niż myślimy? To najbardziej absurdalna rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam. Być może bluźnierstwo. To tylko myśl. Nie wypowiadaj jej nigdy publicznie. Każdy ma prawo pytać, Zoharo. To poważne spotkanie. Oczekują nauczyciela, erudyty, a nie wątpiącego bluźniercy. Inni widzieli, co tam się wydarzyło. I co z tego? Zasłużyłeś na to miejsce. Poświęciłeś życie, by służyć Bogu, nie by się nim stać. Zawiodłem. Przestań. Niepotrzebnie tam poszedłeś. Zajmij się nauką. A egzorcyzmy pozostaw egzorcystom. Masz rację. Nie powinienem był tam iść. Starałeś się, ale demon nie odpowiedział. Demony. Wiele. Tylko Bóg może je wypędzić. Niko. Idę. Tylko Bóg. Zapewne myślicie, że w ogóle nie powinienem był tam iść. I prawdopodobnie macie rację. Często podejmujemy decyzje w pośpiechu, pragnąc pomóc zagubionej duszy. Ale jak wyjaśnić, co się tam wydarzyło? Bracia, kiedy przestrzegamy prawa, Bóg żyje w nas. Zgodzicie się? Tak. Kiedy postępujemy zgodnie z Jego prawem. A teraz wyobraźcie sobie kogoś, kto przez całe życie popełnia jedynie niegodziwości. Demony lgną do niego jak świnie do błota. Takie opętanie jest śmiertelne, a pomoc takiej osobie przekracza ludzkie siły. Thank you.
Ufasz mi? Całkowicie. Ja z nim porozmawiam. Z Mateuszem? Aż tak, to nie. A jeśli ci powiem, że znowu staniemy na nogi? Nie. Nawet nie wiesz, co chcę powiedzieć. Coś głupiego. A ja chcę już to zakończyć. To dotyczy też mnie i Eden. Pomyśl o tym, kiedy następnym razem będziesz chciał się gdzieś wyrwać. Znowu zaczynasz. Albo grając w kości, lub oszukując szwagra. Poznałem kogoś. Poważnie? Słuchajcie, Szymon kogoś poznał. Wiesz co? Oddajmy im cały nasz dobytek. Masz dość? O tak. Dobrze. Dobrze. Następny. Ostatni raz płaciłeś pierwszego miesiąca lata? Zalegasz więc za 40 dni. Odsetki, 10% za tydzień. Słucham? Ciesz się, że nie jesteś w więzieniu. 60% odsetek? Ile ci zostanie? Wziąłem prawie wszystko, co mam. Jesteśmy skończeni. Teraz to my, tak? To spora kwota, widząc historię twoich dochodów. Jak chcesz to uregulować? Są tam klejnoty? To srebro. Złoto? Po prostu otwórz. To pokryje połowę odsetek. Połowę odsetek? Wniosek o odroczenie złożyłeś raz, dwa. Potrzebował tylko kilku dni. To koniec. Odroczenie zwiększa opłatę o 15%. Jako zabezpieczenie podałeś łódź i dom w... W porządku, rozumiem. Mój brat nie wspomniał o naszej umowie z Quintusem. Umowa z Quintusem? Darował nasz dług i zwolnił z opłat przez rok. Zostanie to zweryfikowane. Jeśli coś się nie zgadza, spokojnie. Mogę odzyskać nie złoto mojego brata, celniku? Zweryfikuję to osobiście. Jeśli wprowadzasz błąd, tak, wiem, to zobaczysz. Co tu się stało? Nie teraz. Chodź. Następny. Nocny połów nie poszedł tak, jak planowałem. Nie gadaj mi o... Nic nie złowiłem. Wszystkie sieci były puste. Popłynąłem trochę dalej i odkryłem dlaczego. Flota handlowa. 6 łodzi. Wyłapali wszystko. Co zrobiłeś? Śledziłem ich, ale... Miałem nadzieję, że zasną i ukradnę im sieć. Nie udało się. Oczywiście, że nie. Ciężkie czasy. Podpłynąłem w pław, żeby zebrać chociaż resztki. Ale wszystko mieli dopracowane. Były tam nawet wozy gotowe do jazdy. Wracam na brzeg, a tam stoi jakiś plugawy Rzymianin. Przecież nigdy nie wystawiali patroli w szabat. O nie. O tak. Nawet nie próbowałem uciekać. Słusznie, biorąc pod uwagę, jak biegasz. Zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. Przecież nie obchodzą ich nasze zasady. I nagle zrozumiałem.
Nie ma połowu, nie ma podatków. Powiedziałem mu, że jeśli zaprowadzi mnie do Quintusa, to powiem, kto w ciągu tej nocy złapał więcej ryb niż ja w trakcie tygodnia. Co takiego? Chcesz donosić na rybaków? Nie na rybaków, na kupców. I zgadnij, kto wtedy przyszedł. No? Quintus. Chyba sam to nadzoruje. Tak, rozmawialiśmy, więc przedstawiłem prawdę. Nie podoba mi się to. A eksmisja? Poza tym, czy kupcy coś dla ciebie zrobili? Co z tego? To nasi ludzie. Przecieramy szlak. My? Wyrównując szanse. Tak, my. Zostaniesz wyklęty. Ja się do tego nie mieszam. Jak chcesz. Ale lepiej już idź, żeby złapać tego celnika. Może nawet zdążysz wrócić do domu, zanim ci go przejmą. Chcę jedynie sprawdzić, czy Quintus może potwierdzić jego historię. Jeśli te żydowskie szczury kłamią, Quintus każe ich zabić, a podatek zapłacisz ty. Zadziałało? Przykro mi. Lilith? Co? Porozmawiajmy. Zostaw mnie. Bo co? Mnie też podrapiesz? Daj jej spokój. Nie teraz. I tak cuchnie. Nie wiem, jak mogę ci jeszcze pomóc. Nalej mi tego. Dużo. To nie rozwiązuje problemów, tylko odwraca od nich uwagę. Nie pouczaj mnie. Lilith, posłuchaj, ja... Proszę. Mówiłam... To nie dla ciebie. Nie dotykaj mnie. Lily. Lily, wszystko w porządku? Muszę już iść. Zostaw mnie. Mario. Mario Magdaleno. Kim jesteś? Skąd mnie znasz? Tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował.
Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Jesteś mój. Wersja polska na zlecenie Angel Studios, Studio DR. Tekst Mateusz Czysz. Wykorzystane fragmenty pisma pochodzą z tłumaczenia Biblii Starego i Nowego Przymierza. Czytał Radosław Popłonikowski.